minioną sobotę razem z grupą kilkudziesięciu szczęśliwców miałem okazję doskonalić swoje umiejętności prowadzenia samochodu. Dzięki uprzejmości dealera Seat Promoto Katowice mogliśmy sprawdzić praktycznie wszystkie samochody z gamy hiszpańskiego producenta w trochę bardziej wymagających warunkach. Wstępne zapoznanie z jednym z nich mieliśmy już na samym początku, gdyż do ośrodka szkoleniowego przejechaliśmy samochodami dealera. Tu jest oto nasz samochód, którym będziemy sobie śmigać. Seat ATK. Takie małe maleństwo. No takim czymś będziemy jechali zaraz do Jaworzna. Nawet za bardzo. Auto jest świeżo zarejestrowane. Zaraz zobaczymy, jaki to ma przebieg. No mam szczęście, jak widać, dostaję samochody świeżo po zrzuceniu z lawety. 10 km to chyba bardzo dobry wynik, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. No. Jak ATK wygląda, to każdy chyba powinien wiedzieć. Normalny samochodzik. SUV, a ja jestem kierowcą tego auta, będziemy jechali razem z panem Krzysztofem. No i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Jeszcze szybko zajrzę w papiery. 1.0, o kurczę blade, 1.0 115 koni. No ciekawe, jak to będzie jeździło. Auto nie jest małe, jak każdy dobrze widzi. Więc czy 1.0 poradzi sobie z tą kobyłą? No nie wiem, zaraz się okaże. I będziemy sobie doskonalić techniki prowadzenia samochodu. Zobaczymy, czy damy radę. Na miejscu próbowaliśmy swoich sił na trzech płaszczyznach. W moim przypadku pierwszym ćwiczeniem była jazda na płycie poślizgowej. Już wtedy wyszły ogromne różnice w zachowaniu poszczególnych modeli ze względu na inaczej rozmieszczony środek ciężkości czy różne ogumienie. Przed próbami otrzymaliśmy szybki pakiet cennych informacji, które później wykorzystywaliśmy na płycie, z każdym kolejnym przejazdem zwiększając prędkość samochodu. Następna sekcja również odbywała się na płycie poślizgowej. Tym razem naszym zadaniem było ominięcie przeszkody wodnej podczas hamowania w zakręcie. Każda kolejna próba pokazywała nam, jak diametralnie różni się zachowanie samochodu w zależności od prędkości początkowej i reakcji kierowcy. Pierwsza próba. Pamiętacie kampanię 10 mniej ratuje życie? Wy też podchodziliście do niej z rezerwą? Moje zdanie zmieniło się całkowicie po własnych próbach. Przy 60 km na godzinę prowadzona przeze mnie Alhambra niezależnie od mojej reakcji po prostu wylatywała z zakrętu. I drugi raz wylatuje z zakrętu, ja jestem po prostu psychopatą. No cóż. Powtórzenie tej próby z prędkością 50 km na godzinę pozwoliło mi nie tylko skutecznie wyhamować pojazd, ale i ominąć przeszkodę wodną po zamierzonej stronie. Ostatnia sekcja była najluźniejszym zadaniem. Polegała na sprawdzeniu swoich sił przy dynamicznej jeździe Leonem w wersji Cupra. Tutaj skupialiśmy się na procedurze launch control i poprawnym, możliwie jak najszybszym przejechaniu slalomu, pamiętając szczególnie o pracy rąk na kierownicy. Nie, no wiadomo, manualna skrzynia to bardziej taka dla mnie opcja rajdowa, no. Natomiast to co jest tutaj to jest bardziej wersja torowa, czyli jeżeli nie chcesz jechać, to możesz z łopatek korzystać, no możesz spróbować dwójkę, trójkę, ale to dwójka to jest chyba... Nie są w tym, znaczy, że się obracają razem z kółem. Stoją w miejscu, no właśnie, to jest przy takiej lekkiej jeździe, nie, to jest fajne, natomiast, bo mam ją cały czas pod palcem. No jasne. Przy manewrach się tutaj człowiek nie dziwi. Bardzo się cieszę, że miałem okazję wziąć udział w tym wydarzeniu. Uzmysłowiło mnie, jak małe miałem pojęcie o wpływie nawet niewielkiego zwiększenia prędkości na zachowanie pojazdu w ekstremalnych warunkach. Pokazało również, jak ogromne znaczenie ma dobre ogumienie oraz odpowiednie zachowanie kierowcy. Szkolenia tego typu polecam każdemu, nie tylko tym świeżo upieczonym kierowcom, ale również i tym mającym już jakiś staż za kółkiem. Pozwalają sprawdzić możliwości samochodu i pomagają kierowcy wyćwiczyć odpowiednie zachowania. Trzeba mieć na uwadze, że naturalne odruchy, które pojawiają się przy pierwszym kontakcie z niespodziewaną sytuacją, często mają katastrofalne skutki.
Według mnie tego typu szkolenia powinny być obowiązkowo włączone w zakres kursu na prawo jazdy. A jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy byłbyś w stanie zgodzić się na wyższe ceny kursów, jeśli szkolenia obejmowałyby właśnie takie ćwiczenia? Daj znać w komentarzu pod filmem.